Muszę przyznać, że najnowszy wywiad z Jewgenijem Prigożynem wprawił mnie w osłupienie. Otóż twierdzi on, że w sprawie wojny na Ukrainie Władimir Putin, ale także i rosyjskie społeczeństwo byli i są oszukiwani przez oligarchię i wojsko. A tego typu Michałków było więcej. Jednym słowem powiedział coś, czego byśmy się nie spodziewali po członku rosyjskiej elity. No i pytanie, czy oni coś tam kombinują, czy może chłop nie wytrzymał ciśnienia i powiedział dużo za dużo. Zapraszam. Witam Was. Na początku kilka zdań organizacyjnych, ale to jest ważne, ponieważ ten materiał nie odbędzie się w dobrze znanej, mam nadzieję, lubianej formule, gdzie odtwarzamy sobie wywiad fragment po fragmencie, no i komentujemy, ponieważ kiedy wrzuciłem go na zapasowy kanał, żeby translator YouTube'a go przetłumaczył na język polski, no to wyłapałem tam bana. To był jakiś kanał zapasowy, tam sobie z 2 miesiące temu taki kanał, że tam sobie dla relaksu pykam w gierki na Androida, tam nic specjalnego. No i właśnie, i załapał bana z automatu. No bo tam pies kulawą nogą nie zagląda, więc musiał po prostu zadziałać algorytm. No oczywiście odwołanie odrzucono po minucie. A jak? Tak więc wielka szkoda, że akurat padło na ten film, bo chłop opowiada niestworzone rzeczy i dobrze by było, żebym miał na to podkładkę. Aczkolwiek wrzucam Wam link do Wirtualnej Polski na znak, że no rzeczywiście taki wywiad się pojawił. Ja też go sprawdzałem pod kątem deepfake'ów, jednak został on opublikowany na oficjalnym profilu Prigożyna telegramowym, więc nie możemy mówić o manipulacji. A teraz przejdźmy do konkretów. Ukraina nie bombardowała Doniecka przez 8 lat, a jedynie pozycje Rosjan. Siły zbrojne bloku NATO nie zamierzały atakować Rosji. Obrona Rosji, z kontekstu wynika, że chodzi o armię rosyjską, oszukuje społeczeństwo i prezydenta, chociaż on powiedział chyba i prezydenta, i społeczeństwo. To, że NATO nie chce zaatakować, to jest żadna nowość. Musimy na ten wywiad patrzeć z perspektywy Rosjan, którzy mają ograniczony dostęp do informacji z drugiej strony barykady. Hagada o tym, że Rosja walczy z NATO, wzięła się wtedy, kiedy po prostu nie wyszła akcja Blitzkriegu na Ukrainie i trzeba było to społeczeństwo wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o oszukiwanie Władimira Putina przez armię, no na dwoje babka wróżyła, no bo przecież od kilku lat widzimy, bo wcześniej były domysły, czy traci władzę, czy nie traci władzy, no ale widzimy od kilku lat, że chłop trzyma wszystko na krótko, więc nie możemy mówić, że Władimir Putin został wprowadzony w błąd w tak ważnej sprawie. Jednak ten wątek zostanie pociągnięty dalej w dalszej części materiału. Chcę zwrócić Waszą uwagę na narrację dobry car, źli bojarzy, bo Władimir Putin, mimo iż bardzo, to bardzo dużo niewygodnych rzeczy tutaj padło, nie jest winny, on jest ofiarą, on był oszukiwany. Odnośnie bombardowania Doniecka i Ługańska, ja nie mówię, że nie, może rzeczywiście były prowokacje, jednak nie możemy zapominać o wywiadzie prezydenta Ukrainy Poroszenki, który mówił, że kiedy ukraińskie dzieci będą się uczyć, to te z Ługańska i z Doniecka będą się chowały po piwnicach. To świadczy o tym, że przynajmniej takie pomysły po głowie niektórym chodziły. Zełenski, kiedy został prezydentem, był gotowy na porozumienia. Wszystko, co trzeba było zrobić, zejdź z Olimpu, idź i negocjuj z nimi. To jest tłumaczenie maszynowe, ja czasem szygę zdań poprzestawiałem, żeby to było zjadliwe. Aczkolwiek wszystko sam przejechałem 2 translatorami, no fakt ten z YouTube'a się wykrzaczył, ale mam lepszy, który akurat język rosyjski, ukraiński naprawdę bardzo dobrze tłumaczy, więc nie możemy mówić o przekłamaniu. No i tak z ciekawości, no bo to w końcu lata lecam, sprawdziłem, jakie było nastawienie Władimira Zełenskiego, kiedy obejmował prezydenturę i także na czym stanęły negocjacje Mińsk 2. Jeżeli chodzi o media mainstreamowe, to w 2019 roku i 2020, no jednak Władimir Zełenski wysyłał sygnały, że Donbas i Ługańsk są nie do odzyskania.
A jeżeli chodzi o negocjacje Mińsk 2, no to rzeczywiście obie strony bardzo, ale to bardzo mocno negocjowały, idąc za ośrodkiem studiów wschodnich, czyli think tank przyklejony do rządu. Czyli mamy tutaj specjalny status dla niektórych regionów obwodów donieckiego i ługańskiego. Sukcesem Kijowa jest wprawdzie podkreślenie, że tereny kontrolowane przez separatystów pozostają częścią porządku prawnego Ukrainy. Odbudowa więzi ekonomiczno-społecznych Donbasu z resztą Ukrainy, w tym wznowienie transferów finansowych. Kolejny cytat. Po co była ta wojna? Wojna była potrzebna, aby Szojgu otrzymał gwiazdę. Wojna była potrzebna oligarchicznemu klanowi, który rządzi Rosjanami. Wojna była potrzebna, aby prezydent Ukrainy Medwieczuk, żeby Medwieczuk został prezydentem Ukrainy. Szykowanie Medwieczuka na prezydenta Ukrainy z perspektywy Kremla miało sens. Oczywiście pomijamy demokratyczne wybory. Medwieczuk to był ukraiński oligarcha, który jest blisko związany z Władimirem Putinem. Nawet nie chodzi o jakieś przyjacielskie koneksje czy biznesowe, ale to jest kum Putina, kum, czyli prawie że rodzina. Tym bardziej, że chyba Władimir Putin był chrzestnym któregoś z dzieci Medwieczuka. A te wszystkie opowieści dziwnej treści, że to dla medali było, że to oligarchia namówiła Władimira Putina, to jest baju dla frajerów. W końcu sam Władimir Putin nie ukrywał, że próbował wykorzystać okienko czasowe w pokowidowym zamieszaniu. Ja mam tutaj na myśli to sławetne ultimatum Władimira Putina z listopada 2021 roku, chociaż były dwa, gdzie domagał się nowej strefy wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej. To dotyczyło również i nas. Zachód to zignorował, no więc Rosjanie, przypominam, to było na 3 miesiące przed atakiem na Ukrainę, doszli do wniosku, że po spektakularnym sukcesie militarnym na Ukrainie wrócą do ultimatum, może nawet na lekko zmienionych warunkach, oczywiście bardziej korzystnych dla siebie. No i ostatni cytat z Prigożyna, czyli że armia rosyjska nie liczy się z ludźmi, nawet bardziej dba o artylerię, pociski artyleryjskie niż o żołnierza. Szojgu nie ma jaj. Na początku wojny Szojgu zaatakował tysiącem rosyjskich żołnierzy w pobliżu Gostomela i wyłączył najbardziej zdolną część armii. Pociski nie są przekazywane armii, ponieważ kierownictwo Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej uważa, że życie żołnierza jest znacznie tańsze niż pociski. Po drugie, wierzą, że będą potrzebować pocisków, aby ochronić Moskwę. No i teraz chyba najważniejsze, próba odpowiedzi na pytanie, co tam się wyprawia. Otóż na Twitterze powstało mnóstwo różnych teorii, które moim zdaniem są od czapy, które też siebie nawzajem wykluczają, od tego, że Prigożyn ucieknie na zachód, teraz będziemy go lubić, do tego, że będzie startował w rosyjskiej polityce, albo że Władimir Putin nim steruje dla jakichś tam korzyści w koteriach, czy to jest próba usprawiedliwienia rosyjskiej klęski na froncie, tak przygotowuje się społeczeństwo. I otóż moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że Prigożyn ma wielki żal do ministra Szojgu, że rozwiązano grupę Wagnera. Bodajże parę tygodni temu dekretem nakazano wszystkim bojownikom grupy Wagnera podpisać umowy z wojskiem rosyjskim. No w teorii mamy rozwiązanie grupy Wagnera, aczkolwiek w praktyce no chyba powrót do korzeni, jeżeli nie teraz, to po wojnie, gdzie mieliśmy do czynienia z jednostką prywatną, czymś więcej niż grupa ochroniarska, gdzie mieliśmy ludzi doświadczonych z odpowiednim stażem, którzy byli wykorzystywani do zadań specjalnych lub komercyjnych, a nie frontowych. Ale co tam się dzieje? No jak gdybać nie będę, aczkolwiek jeżeli chłop do końca wakacji nie poślizgnie się na parapecie podczas mycia okien, no to znaczy, że coś jest na rzeczy, że nie chodzi tylko o urażoną dumę i walkę o wpływy. No, tymczasem, jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv od sypywania, gdzie są filmy starsze, archiwalne, których nie ma już na YouTubie.
Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.